bierze Grimace, bo dzisiaj Barry policjant przebrał się za Grimace'a. A w ogóle zobaczcie, jak ja do was mrugam ładnie oczkami, ale ja mam ładny make-up. Jakaś aktualizacja chyba wpadła. No ale dobra, patrzcie, tam jest Barry policjant z shake'em, Grimace z shake'em i w dodatku on jest takim grubaskiem. Ej, teraz Grimace pasuje. Barry jako policjant może być Grimace'em, bo ma taką posturę ciała. Patrzcie, to jest on tutaj przebrany za Grimace'a. Mamy też Happy Meal'a oraz mamy tutaj Grimace'a, którego możemy sobie kupić chyba na pewno za 99 robuxów i być takim morfem. No i zobaczcie, wszystko jest fioletowe, są plamy fioletowe od tego shake'a, on pewnie tutaj gdzieś wybuchł i my musimy się stąd wydostać. Zobaczymy, jakie Grimace, znaczy jako Barry policjant Grimace przygotował dla nas tutaj zasadzki. Przechodzimy dalej, zobaczymy, jak to się tutaj rozwinie, co tutaj będzie ciekawego. A wy widzowie, ja teraz otwieram, klikajcie łapeczkę w górę, każda jedna łapeczka w górę to jest jeden shake więcej. Dawajcie, wypijemy sobie Grimace shake'a. Jedna łapeczka w górę to jest jeden shake więcej. I patrzcie, tutaj kapie normalnie. Ej, to z góry kapie ta plama. Shake tutaj wybuchł i on wylądował na suficie. Ciekawe jak. Mamy tutaj też morfa kolejnego, jakiegoś innego. Ej, to jest Nikolas. On jest, wiecie skąd? Z Maka. To jest pan z obsługi normalnie. On ma tutaj hamburgera i możemy nim zostać. Okej, patrzcie, na dole są utopione shake'i. One spadły i dlatego one tutaj wybuchły. I tak to się stało, że są plamy na dole. O, jacie. Dobra, klikam teraz tutaj. A wy widzowie, klikajcie jeszcze suba z dzwoneczkiem koniecznie, żeby nie ominąć żadnego filmu. Wbijam 400 tysięcy na tym kanale. Będzie mi miło, jeśli zostawicie subika, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście oczywiście. I wtedy dostajecie powiadomienie o nowym filmie i możecie być pierwsi. No i patrzcie, ile jest tych plam. Wszystko jest takie fioletowe, fajne, nowe. Na razie mi się podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. Zeskoczyłam i mamy sobie maczka. Zobaczcie, ale bym sobie zjadła maczka Happy Meal'a. A wy widzowie, co lubicie najbardziej z Maka? Napiszcie mi w komentarzu. Jecie hamburgery, nuggetsy, frytki czy co? Może kolkę? No ale dobra, my tu gadu gadu o jedzonku, a my musimy się stąd wydostać. Patrzcie, tutaj jest to więzienie, znaczy te kraty, które potem będziemy chyba tam w środku, za którymi będziemy, tak mi się wydaje, bo musimy najpierw to przejść. Ale zobaczcie, wszędzie jest ten szyj. O nie, on już chyba mnie zauważył. O, biegnie! Jak on biegnie! Jak on biegnie, Grimace, nie, no nie mogę, patrzcie, jak on biegnie, musiałam aż się zatrzymać, żeby mnie złapał, chciałam zobaczyć, jak to będzie się prezentować, jak on mnie złapie. No nie, no dobra, tam stoi, szybko, 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 muszę kliknąć i jest, mam kliknięte, zostaw mnie, Grimace, patrzcie, jak on za mną biegnie z tym shake'iem. Wszędzie tutaj są jego opakowania od shake'a i one są gdzieś wylane, one pewnie są przeszkodą główną, numer jeden tutaj. I teraz przeskakujemy sobie, idziemy dalej. Tutaj stoi kilku graczy, nie wiem, czemu oni się tak zatrzymali, ale patrzcie, Grimace tam chodzi, jaki on jest śmieszny. Naprawdę taki grubasek z jego. Przechodzimy sobie teraz tutaj. To jest tryb łatwy, nie ma w tym właśnie więzieniu Grimace'a trybu trudnego, jest tylko łatwy, ale okej, okay, no to dobrze, dla nas to dobrze, musimy sobie jakoś poradzić. Jesteśmy teraz w toalecie, oczywiście, i mamy tutaj hamburgera. Co? Hamburger w toalecie? Nie mogę, ale można się tutaj schować. Ej, zobaczcie, jakby Grimace mnie szukał, to ja się schowam w hamburgerku. Czy to tam cheeseburger? Nie, to jest chyba hamburger. I on mnie nie znajdzie, także nieźle. Szukamy teraz co to jest za szkielet? Ja cię nie mogę. A tutaj co jest? Fuj, tutaj shake się gotuje, normalnie się para unosi. A tutaj mamy Grimace shake. Ja celebrate Grimace birthday. Happy birthday, Grimace. O, ma urodziny. Okej. Okay. Czyli idziemy teraz w dół, zobaczymy sobie, co jest w podziemiach. Kopię, 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 kopię. A wy widzowie, jeśli chcielibyście być na odcinku, to pamiętajcie, żeby dołączyć do mojej grupy z Robloxa oraz grupia na Facebooku. Tam sobie piszemy, kiedy nagrywamy. Jeśli jest odcinek z widzami, to tam piszę zawsze posta, że nagrywam, o której godzinie. Także wbijajcie na grupę na Facebooku również. Idziemy sobie dalej, jesteśmy w podziemiach. Wow, jakie świeczki, świeczki są nawet na fioletowo. Co jest grane? Tu wszystkie detale są tak zadbane. Ej, myślałam, że... Ej, co ja zrobiłam? Ja nie w tą stronę idę. Tutaj trzeba iść. O, wszystkie detale są tutaj tak dopieszczone, że tak powiem. Naprawdę, wszystko jest fioletowo. Idealnie się zgadza. Teraz muszę poczekać, aż ta dziewczynka tu sobie pójdzie, ale jednak nie, bo ja bym ją wtedy musiała sprankować i że nie dałaby rady przejść. A o, i patrzcie, można zostać sobie normalnie hamburgerem. To kosztuje 29 robuxów, albo można być sobie Happy Mealem. Ja sobie go pod... A nie, on kosztuje 99 robuxów. Te lepsze postacie, te lepsze morfy są zdecydowanie droższe. Okej, idziemy. Będziemy skakać po szejkach, ale kozacko, tu jest zrobione. Mega, musicie widzowie koniecznie zagrać tą grę. Bardzo mi się podoba. Fajnie. O, idzie fioletowa kula. I teraz szybko biegniemy, biegniemy. I kolejna zaraz poleci. Szybko, szybko, szybko. Chowam się. Ja w ogóle w dobrą stronę idę. A tak, bo tam są jakieś strzałki. Idzie ona, ta kula, czy nie? Zdąży tam dobiec? Zdąży?
Zdążę dobiec do drugiej? Nie, szybko, nie zdążę! No, jacie! Ej, trzeba od razu ruszyć! No wiecie co? Ja cię nie mogę. Tyle czekam, no brakowało mi dosłownie 2 sekund, żeby tam... A ja w drugą stronę oczywiście idę, nie? No bo jakby inaczej. Ja zawsze burzę jakoś na opak i coś nie tak zrobić. Okej, teraz przeszła kula, więc szybko, szybko zdążę. No zdążę. Muszę zdążyć, już jestem prawie. O nie, chyba nie zdążę. Dobrze, dobra, zdążyłam. Okej, chowam się już tu. Uff! W samą porę, no widzowie, no w samą porę idealnie to zrobiłam i teraz jesteśmy tutaj, wchodzimy do góry, zobaczymy co na górze będzie na nas czekać, drabinki są i tutaj pewnie też będzie jeszcze Grimace, czy nie? Jest tam, o tu jest ten z Maka, o nie, szybko, koni mnie, o mnie na pewno złapie, szybko, a koni mnie, już kliknęła, więc szybko teraz do góry, otworzyły się wrota, jest, są wrota. Tak, tak, do góry szybko. Grimace tu jest. Jo, dobra. Jesteśmy na górze. Haha, ale z ciebie Bambik nie dogonił mnie. I patrzcie, jaki tu jest Grimace. Ten Shake jest mega tutaj duży. Naprawdę. Są wszędzie frytki. Oni chcą normalnie, żebyśmy jedli tylko tego Happy Meala Grimace'a urodzinowego. Tylko... Co tutaj wisi? Widzicie to? Co? Ej, ktoś został tutaj zamknięty. I w dodatku jest tutaj plama od tego Grimace Shake'a fioletowa. Ja nie mogę. Ej, w ogóle to są morfy, można sobie zobaczyć wszystkie, czyli wszystkie kosztują ogólnie 99 Robuxów, bardzo dużo. My na razie nie chcemy być, chyba że potem widzowie, jeśli chcielibyście, to ja mogłabym prankować Smyslo jako Grimace w tej grze. Także zostawiajcie łapki do góry, jeśli chcecie taki film, piszcie w komentarzu. Ja bym wtedy kupiła tego morfa i mogłabym prankować Smyslo. Dobra, jesteśmy już dalej i teraz co? Okej, mamy tutaj jakieś przejście. Oczywiście znowu jest wylany Grimace, Shake, pijemy sobie napój, mam nadzieję, że to nie jest ten Shake, chyba nie. Jak to szybko, i patrzcie, na dole są Shake'i i są jakieś taka para jest fioletowa. Jaj, takie teraz te platformy fioletowe, biegniemy sobie, biegniemy, hopsasa. I hopsasa, i jesteśmy, dobra. I tam zobaczcie, jest napisane, że to jest przewód Grimace Shake. On jest tam po prostu puszczana para Grimace Shake. Ja nie mogę. Te przewody, one są nawet opisane. Wszystko jest Grimace Shake. Patrzcie, tutaj nawet zrobili takie wspomaganie, żeby w razie co, jakby ktoś nie dał rady doskoczyć, to może sobie przejść. Bardzo fajnie. To jest tryb łatwy, ale dla niektórych osób nawet przeskoczenie tego może okazać się zbyt trudne. A tutaj autorzy gry dodali to, więc mega fajnie, bo nie zawsze sobie wszyscy są w stanie poradzić z tym. Ja akurat sobie bym dała radę, ale są też mniejsze osoby, które mogą sobie z tym nie poradzić. Dobra, czyli bierzemy sobie drabinę. To jest najgorsze co, ale patrzcie, tutaj nawet jest mak położony, znaczy Happy Meal jest położony normalnie na regałach. Okej, przechodzimy sobie. Musimy sobie teraz dobrze tą drabinę ustawić. I nawet jest to ładnie zaznaczone, czyli w tym miejscu. Okej, sobie postawiłam. Mam nadzieję, że to dobrze zrobiłam. Otwieramy sobie i hops. Ej, czy... o, dobra, udało się. Myślałam, że ja nie doskoczę, bo jakoś tak, nie wiem, wydawało mi się, że jestem jakoś mała. Dobrze, zaskakuję. Mamy tutaj tego klauna. Klaun. Dobra, teraz będzie nas tutaj spychać, więc musimy twardo do przodu skakać cały czas. Idziemy. Uwaga, jest, udało się. Wchodzimy po fioletowej drabinie do góry. I co tam będzie? Czy tam będzie ta stołówka, czy co? Okej, są takie fioletowe przewody kolejne. Na dole jest Shake. Ja bym nie chciała w to wpaść po prostu. O nie, ktoś tam spadł. O nie, współczuję. Nie chciałabym to być ja. Ale wiecie, każdemu się zdarza, więc można tam naprawdę wpaść. Okej, jestem na górze. Jest, udało się, świetnie. I tutaj znowu są przewody Grimace'owe. Musimy te zaworki zakręcić, żeby para z nich nie leciała, żebyśmy mogli sobie swobodnie przejść. Na dole mamy, więc muszę jakoś tutaj dobrze skoczyć. To, o, jest, świetnie. I musimy jeszcze, po prawej stronie chyba jest jakiś, tak, zaworek, więc musimy wszystkie je zakręcić. Okej, przeskakuję sobie tutaj i mamy to zakręcone wszystkie. Dobra, teraz możemy wrócić na górę. Coraz lepiej nam tu idzie, hopsasa, i do góry. Ja. Ej, ciekawe, czy mogę w to wdepnąć. Dobra, robię taką próbę. Mogę w to wdepnąć. Okej, myślałam, że to może, nie wiem, jakoś zabierze mi życia czy coś, ale na szczęście nie, to są tylko takie plamki specjalnie zrobione. Okej, musimy tutaj przeskoczyć do góry. Ej, fajnie, bo mają to jakby troszkę ułatwione, mi się wydaje, że jest ta gierka ułatwiona, ale to dobrze, bo każdy jest w stanie ją przejść, także widzowie, grajcie, mega fajnie. Zeskakujemy i teraz będziemy tu musieli skakać w odpowiednim momencie. Dobra.
Jest, udało się i teraz tutaj znowu? Ej, to jest jakieś dziwne, patrzcie na to, jaka para tam była. Ej, fajnie to mają. Po lewej stronie tam coś jest i lepiej w to nie wpaść, więc nawet nie będę próbować, patrzcie na to. Co tutaj pływa? I tutaj jeszcze, nie wiem, ta para straszna, te dymki fioletowe, niefajne, grimace'owie. Dobra, idziemy teraz do góry, pewnie będą lasery, nie, tutaj będziemy unosić się do góry. Dobra, muszę to wskoczyć, wskoczę, jest, udało się, w sam środek, w sam punkt. Zeskakujemy, hops, jesteśmy na dole i teraz będzie stołówka, to pewnie jest McDonald's. Musimy teraz go pokonać, bo on będzie tu biegał z patelnią na mnie. Zobaczcie, zauważył już mnie, biegnie chłop, Ronald the Clown, Ronald McDonald, który jest clownem, więc szybko muszę wziąć bazukę, z której będę strzelać, ej, ciekawe czym będę strzelać, o nie, trafił mnie, trafił mnie, biorę ją i uwaga, idę tędy, o nie, strzela we mnie, ale masz, nie, no teraz mnie wkurzył normalnie, padaj, wkurzył mnie jak nie wiem, zaraz dostanie, nie, za to dostanie, że mnie po prostu strzela tak we mnie i zaraz padnie, patrzcie. Masz hamburgera, a masz w łeb tyle, masz, no patrzcie, jaki on jest mocny, nawet sporo potrafi przeżyć, przetrwał, ale i tak go rozwaliłam i wybuch, haha. A my idziemy teraz tutaj, bo nam się otworzyły wrota, on tutaj ich strzegł, ale oczywiście go pokonaliśmy, więc mamy sobie przejście dalej. Jedziemy w dół, wow, ej, jak tu pięknie jest fioletowo, ej, co tam jest, widzicie to? Ej, tam ktoś jest! Tutaj, gdzie wam pokazuję myszką, tam jest jakaś... co? Jakaś czacha dziwna. Możemy tam przeskoczyć? O nie! Gdzie ja spadłam? Łatwie, panie! Chciałam tylko wypróbować, bo chciałam tam przeskoczyć, ale jednak nie dosięgniemy tam, nie doskoczymy. Więc dobra, zostajemy tu, gdzie zostajemy. Elegancko, biegniemy sobie do góry, tutaj są drabinki, świetnie, haha, już chyba zaraz będzie koniec, tak mi się wydaje, widzowie, bo tu już niedaleko, o właśnie, pisze wyjście, ale tutaj jeszcze będą lasery, o nie, ja nie lubię tych laserów, wy wiecie, kto mnie ogląda, to wie, że ja nie lubię laserów, ale dobra, będę się trzymała ściany, może się uda, dobra, udało się fartem, na szczęście są tylko dwa laserki, więc damy radę, no i jakoś poszło, i okej, teraz z tej strony musimy sobie tutaj doskoczyć i jestem, okej, co teraz tutaj, jest już McDonald's, same rzeczy z Maca, więc musimy do góry wziąć sobie te tutaj platformki, tak, mamy to, okej, get your planks, bierzemy planks sobie nasze. Okej, ciekawe czy wystarczy tylko jedna, czy będę musiała się cofać za każdym razem. Przechodzę, chyba możemy sobie wziąć. Nie! No nie! Moja tam jest, muszę po nią skoczyć. O, najgorzej, muszę jeszcze raz widzieć. Dobra, gdzie to było? Ach, tutaj to było. Wschodzę sobie do góry. Trzeba to zrobić jednak dobrze i precyzyjnie. Myślałam, że to wystarczy, ale jednak te odległości są spore. Zobaczcie, tamta została tam. Ej, gdzie jest tamta moja? Ona tam została. Okej, tak jest dobrze. Teraz tutaj trzeba idealnie wymierzyć. Najpierw sobie weźmiemy tą. Podchodzę bliżej. Ej, no, wydaje mi się, że jest git. Okej, jest dobrze. Mamy to. No, jest dobrze. Bierzemy jeszcze raz i teraz musimy sobie tam już dojść, o tym jest wyjście. No, no to jest na pewno dobrze, no. Elegancko. Teraz już nam wszystko wyszło i zobaczcie, mamy teraz tutaj frytki, hamburgera, Grimace Shake'a i Grimace'a. Wychodzimy na dwór. On na pewno będzie tam na nas czekać. O, jest, zobaczcie. Ha! Mamy! Musimy w niego strzelać, tylko w co? Aha, w to ramię musimy w niego strzelać. Dobra, ja muszę biec. O nie, dostaję. Ale dostaję obrażenia, naprawdę spore dostaję. O nie, będzie ciężko, coś czuję. Co? Ja poduję, normalnie nie mogę trafić w niego. O jacie, muszę skakać. Nie, padnę. Ej, ciekawe, bo pewnie mi się zresetuje to. Ej, no nie mogę normalnie w niego trafić, patrzcie na to. Co jest grane? Muszę niżej strzelać. Nie, zostaw. Ej, normalnie poduję. Gdzie mam w niego strzelać? No i padnę. Nie mogę w to fioletowe wbiegać. Aha, to już wszystko jasne. Ej, no nie, zaraz go rozwalę. Jeszcze trochę tu. No muszę go rozwalić. Jeszcze jeden. Jest. Ja też padłam. I on padł, i ja padłam. Ej, ciekawe, czy ja będę musiała go od nowa pokonać? No, serio, przecież go rozwaliłam, ale to jest nie fair. Chociaż nie, patrzcie.
Nie muszę go rozwalić. Udało się, patrzcie, tutaj są furgonetki McDonalda. Ale ekstra, dobrze, świetnie poszło, widzowie. Wsiadamy i lecimy, stąd uciekamy. Nara, on już czeka na kolejną osobę, ja już go rozwaliłam, więc jedziemy, rozwalamy tą bramę. Uff, udało się, widzowie, bo dostaliśmy się z więzienia Grimace'a. Było tam bardzo dużo Grimace Shake'ów, ale nam się udało, więc odjeżdżamy! Musimy jeszcze tradycyjnie wspiąć się do góry, bo na górze czeka na nas helikopter i będziemy się teleportować gdzieś tam chyba do startu, gdzie będę mogła sobie chyba kupić właśnie morfy, ale nie wiem, zobaczymy jak tutaj jest to skonstruowane. Dobra, sobie skaczemy hopsasa do góry. Hops, hops, wow, 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 dobra, jesteśmy, hopsasa. Tutaj jeszcze i hops, dobra, świetnie nam tu poszło. No i oczywiście czeka na nas helikopter, odlatujemy sobie. Zapinamy pasy, widzowie, przygotujcie się, bo lecimy. Tak jest, i lecimy, wow, ale tu jest pięknie, jaki piękny księżyc. No i tak jak myślałam, jesteśmy sobie tutaj, zobaczcie, możemy sobie kupić się morfa grubego policjanta, starej babci i innych tutaj znanych postaci z Robloxa, ale też nie tylko. No i możemy tutaj sobie przejść do nich. I patrzcie, teraz jak chyba przejdę do Grimace... O nie, on mnie zauważył. Ej, ciekawe, czy on tu wejdzie. On tu wejdzie? On tu wszedł normalnie! Co jest? Grimace tu wszedł! Nie no, ja nie wiem, co jeszcze mnie w dodatku złapał, jak ja to przeszłam? Ja nie mogę, ej. No nie mogę wyjść poza tą strefę, bo ja nie wiedziałam, że on w ogóle tu przyjdzie. Ja w szoku jestem. Ja teraz jestem w szoku. A mogę to otworzyć? Jak to się otwiera? Ej, nie mogę tam przejść, tam jest coś free. Jak oni się tam dostali? Ja też tam chcę. No ale nic, widzowie, napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek. Wbijajcie też na mój Instagram oraz Facebook, linki macie w opisie. Bądźcie też jutro, odcinki są codziennie. Pamiętajcie, zostawiajcie suba i pamiętajcie o grupach, a ja idę do Grimace'a. Grimace, siemanko, patrzcie, goni mnie, na razie, pa!